Zastanów się i rozważ cuda Boga. Księga Hioba, 37 rozdział Księgi Hioba, werset 14. Wieża, która zapiera dech w piersiach. Pewien milioner zaprosił do siebie uzdolnionego architekta i powiedział: proszę skonstruować dla mnie wieżę o średnicy 4 metrów. Architekt zobowiązująco przytaknął, więc milioner kontynuował: wieża ta ma posiadać schody i korytarze, instalację wodną oraz windy. Ściany mogą mieć grubość maksymalnie 0,5 metra, a jej wysokość wynosić 1500 metrów. Poza tym powinna wyginać się w każdym kierunku i mieścić w sobie laboratorium chemiczne. Tych ostatnich słów architekt już nie usłyszał, ponieważ wcześniej, kręcąc głową, opuścił pomieszczenie. Czy rzeczywiście wieża tych rozmiarów i pełniąca takie funkcje jest jedynie czystym urojeniem? Nie, ponieważ zasadniczo wymagania te można zastosować na łodygę roślin takich jak na przykład pszenica czy żyto. Może wydają się nam one czymś nader zwyczajnym, niemniej jednak zaliczają się do niezliczonych cudów wielkiego Boga Stwórcy. Inżynierowie dali się zainspirować przez te niesamowite cechy budowy roślin do stworzenia swego rodzaju technicznej łodygi. Chodzi tu o rurę utkaną z nici, które w czasie produkcji zanurzane są w twardniejącej żywicy syntetycznej. Dzięki temu rura ta staje się twarda i silna, będąc jednocześnie nader lekka i odporna na drgania. Oczywiście daleko jej do stabilności, jaką wykazuje prawdziwa łodyga roślin. Zarówno wielkość, jak i mądrość Boża są godne podziwu. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość, jak mówi Księga Izajasza, 40 rozdział, 28 werset. Zastanów się i rozważ cuda Boga. Największym cudem Boga było to dzieło Golgoty, którego dokonał Pan Jezus Chrystus. On umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi i teraz możesz skorzystać z tego doskonałego przebłagania, z tego doskonałego dzieła, które za wszystkie grzechy spowodowało, że Pan Jezus umarł. Jeśli uwierzysz Pana Jezusa, to błogosławieństwo stanie się również Twoim błogosławieństwem. Zatem uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.